Dzieciątko z nieprawego łoża, napisała internautka pod zdjęciem Joanny z Kamilem i córką. Była uczestniczka Rolnik Szuka Żony zareagowała na hejt w sieci. Joanna z Rolnik Szuka Żony opublikowała na Instagramie urocze zdjęcie z Kamilem i małą Antosią, a jedna z internautek ostro ją zaatakowała. Była uczestniczka odpowiedziała hejterce, a w jej obronie stanęli pozostali internauci. Narzeczona Kamila z klasą zareagowała na komentarz kobiety, która nawiązała między innymi do ślubnych planów bohaterów programu Rolnik Szuka Żony. Joanna z Rolnik Szuka Żony reaguje na hejterski komentarz. Joanna i Kamil zakochali się w sobie w 8. edycji Rolnik Szuka Żony. Para zaręczyła się w finałowym odcinku programu i jak już wiemy, w tym roku ma się odbyć ich ślub. Pod koniec października 2022 roku na świecie pojawiła się córeczka Joanny i Kamila. Dumni rodzice chętnie publikują w sieci zdjęcia z małą Antosią, a ostatnio narzeczona rolnika pokazała nową, rodzinną fotkę na Instagramie. Joanna i Kamil złożyli internautom życzenie noworoczne. Życzymy szczęśliwego nowego roku i żeby ceny poszły w dół, a nie w górę. Szalona twarz, czerwone serce, my wkraczamy w nowy rok z wielką ciekawością, co przyniesie rok 2023. Chyba będzie ciężko przebić to, co przyniósł nam 2022, bo przyniósł nam nasze wielkie szczęście. Czerwone serce, napisała Joanna. Niestety pod radosnym wpisem i zdjęciem Joanny z Kamilem i Antosią pojawił się okropny komentarz. Najpierw do telewizji weszła wielką damą, a potem do łóżka i czy się tu szczycić dzieciątko z nieprawego loża, kropka, ale pewnie do ślubu na biało i z welonem osoba wzruszająca ramionami, napisała hejterka pisownia oryginalna. Joanna z Rolnik Szuka Żony zareagowała na ostry komentarz i z klasą odpowiedziała hejterce. A mimo wszystko mnie pani obserwuje. Twarz z ręką na ustach, twarz z ręką na ustach, nigdy nie nazwałam siebie wielką damą. Uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami oblana zimnym, potem szczęśliwego nowego roku i mniej złośliwości w sobie. Pozdrawiam, uśmiechnięta buźka z sercami, odpisała narzeczona rolnika. Pozostali fani stanęli w obronie Joanny i skrytykowali wpis hejterki. I po co te złośliwości od nowego roku? Niech każdy robi jak mu pasuje, żyjmy po swojemu i dajmy żyć innym, szczęśliwego nowego roku. Proszę się nie przejmować, zazdrość. Jesteście super rodziną, że ślubem czy bez nikogo to nie powinno obchodzi. Jak bardzo musi być pani złym człowiekiem, że pisze pani takie rzeczy. Nie podoba się, to proszę nie obserwować i dać dziewczynie spokój. Tylko słabi ludzie upajają się hejtowaniem innych, piszą fani. To nie pierwszy raz, kiedy była uczestniczka programu TVP została zaatakowana w sieci. Jakiś czas temu Joanna z Rolnik Szuka Żony pokazała okropne wiadomości od hejterów. I just know that you are a fireful for your beauty, but your heart for mine. Yeah, you are a fool for your beauty, but your heart for mine.
What am I, my day, girl? I just want happy, 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 yeah. When the day